raz rzędem temu, kto przewidział, że już w ósmej serii PGNiG Superligi Wybrzeże będzie walczyć z Górnikiem o czołowe miejsca w tabeli. Jeśli wygrają gospodarze, to awansują na czwartą lokatę, ale jeśli zwyciężą goście, to uwaga, uwaga, zostaną wiceliderem. Jest więc o co walczyć i na tę walkę mówimy bardzo szczerze, bardzo mocno liczymy. Pieczonka, krzyżówka między rozgrywającymi zaskoczony Wyszomirski, Węcikowski na 1-0. Bardzo dynamiczny Kuba Węcikowski w odpowiedzi. Przytuła, proszę Państwa, mieliśmy mówiąc kolokwialnie nosać go. I świetnie podanie Wybrzeże, bardzo aktywnie od pierwszych minut. Nie ma go, Koźle rzucał. Kosmala nie trafił do bramki, zaskoczył chyba samego siebie, dobrze wyszedł do tej kontry. Dzisiaj w ogłoszonym krajowym składzie przez trenera Patryka Robla na listopadowe zgrupowanie. Ależ sprytnie teraz rozegrane zagranie. Zatrafiła się obrona Górnika przez Pieczonkę z pola 6 metrów. Nie wróci do obrony Pieczonka, to momentalnie wykorzystali goście, jest prowadzenie Górnika, to Duda, Paczko, zatrzymany blokiem, świetnie pograli teraz w obronie zawodnicy siły Wybrzeża, nie ma gola, świetnie, znakomicie teraz Piotr Wyszomirski ratuje swój zespół od utraty gola. Linii 6 metrów, z pola 6 metrów, tymczasem myli się Będzikowski, będzie kontra, ależ piękne dogranie! Kapitalna kontra w wykonaniu Górnika! W punkt zagrania od bramkarza, warto jeszcze raz to zobaczyć! No na zapis wszystko poszło! Takie zagranie, taka kontra, to jest chleb powszedni. Czasem kolejna poprzeczka w tym meczu, ależ huknął bardzo mocno. Tomczak, Górnika. Górnika, będzie kolejna kontra. Jaglewski, czy ją skończy? Skończył, jest prowadzenie 7-5. Dwa poważne błędy teraz Górnika w defensywie. Skwapliwie wykorzystali to gęszczanie. No dokładnie, gęszczanie wykorzystują każdy błąd, że wykorzystują te błędy Zabrzan. Praktycznie zawsze próbują skontrować do przodu i to jest dobrze. Przejęta piłka przez Jaglewskiego, uruchomiona kolejna kontra. Jest kolejny 9-6. Muszą się tutaj obudzić bardziej rotliwie, teraz przyspieszają Zabrzanie. Sam zdecydował się właściwie na rzut Damian Przytuła. Przytuła, Pokuda, Krawczyk, ależ bomba! Kapitalnie zrobił to środkowy rozgrywający. Kosmala wspiera atak pozycyjny, wraca już jednak na swoją pozycję. Znakomicie Piotr Wyszomirski, to nie był do końca dobry rzut. Wymiana podanie z Krawczykiem. Znaleźli jednak Kaczora, ale szmaczął na bramkę Sebastian Kaczor, tam odbili się od niego gdańszczanie. Przytuła, uruchomienie koła, świetnie to zrobił, wyszedł do niego obrońca, zobaczył to Przytuła, znalazł obrotowego. Błąd rozegrania, pierwszy taki Wybrzeża i niesamowity pęd na bramkę do Budy. Proszę Państwa, minęły 40 sekund. Minęło 40 sekund, mamy remis. I będzie chciał zakończyć tę siódemkę. Został w bramce Piotr Wyszomirski. Kapitalnie to zrobił. Piotr Wyszomirski zareagował na każdy ruch ręki Mateusza Jaglewskiego. Grają z... Kapitalnie to zrobił Przytuła. Widzimy, że nie rzuca, ale asystuje. Oczywiście do wyboru gracza meczu. I kto wie, może to będzie Piotr Wyszomirski. Kapitalne sparowanie. Kontra. Rzut do pustej bramki. Jednak nie kontra. Jest gol. Jest bramka. Numer 16. Górnik. Kapitalnie rozpoczął tę drugą część spotkania. Z Gdańska nie spodziewał się na pewno takiego obrotu spraw. Artemienko. Wkrętka technicznie. Kapitalnie. Kapitalnie to zrobił. Paczko nie złapał tej piłki, nie opanował tej piłki. Kaczor, dobry zamysł, złe wykonanie, kontra Wybrzeża, jest 15. Jaglewski, Warzyński z podłoża, ale za łatwy ten rzut. Próbował dogrywać do skrzydła, nie udało się, czy będzie uruchamiona kontra? Rzut do pustej bramki, świetnie zatrzymał to
jeszcze dodatkowo Wałach. Stępień po Waszyński. Że sami w locie poczekał, aż ten błąd opadnie. Gra pasywna Górnika, ależ zdrzemnęła się obrona Wybrzeża. Piękne biegnięcie na koło Artemienki. Bardzo szybka odpowiedź. Odpowiedź Górnika i odpowiedź Wybrzeża. Dziś jest gra pasywna. Cztery podania zostały. Paczku jakimś cudem zaskoczył Wałacha. Dużo przy tej sytuacji szczęścia mieli Górnicy. Szymon Pines na odpowiedzi. Przytuła, szuka obrotu i znalazł Iczenkę. Iczenka w ułamku sekundy w siedmiu seriach. Siódma wygrana z rzędu. To już możemy teraz śmiało powiedzieć. Chociaż do końca spotkania jeszcze nieco ponad minuta. Teraz 28 bramka. Na pustą bramkę rzucają Górnicy. Kosmala, Będzikowski. Będzie rzut Papaja. Kolejny rzut Wybrzeża przez Piotra Wyszemirskiego. Ileż możemy tutaj się nachwalić, jeśli chodzi o grę bramkarza Górnika Zabrze. No kapitalne zawody Piotra Wyszemirskiego. Wszędzie ręce, wszędzie nogi. Jest, proszę Państwa, zwycięstwo Górnika Zabrze. W pełni zasłużone. Górnik wygrywa w Gdańsku 28-20. I tak jak mówiliśmy na samym początku naszej transmisji, ma mecze zaległe Wąża Industria Kielce. A to powoduje, że widzę liderem PGNiG Superligi jest obecnie Górnik Zabrze.